Mamy kłopot, bo coś trzeba wybrać z tego tekstu. On jest bardzo obfity. Może najpierw trzeba powiedzieć, to jest ważne, że ta Ewangelia wydarzyła się tu, w tym miejscu. Ten kościółek, który macie za plecami, wszyscyśmy go mijali, to jest już 8. kościół na tym miejscu. 8. To znaczy, że historia tego miejsca świętego jest taka, że stawiano, burzono, stawiano, znowu odbudowywano, burzono, znowu odbudowywano, burzono, znowu odbudowywano. Chrześcijanie się uparli, żeby zapamiętać to miejsce. W środku tego kościoła jest taka skała. Nazywają ją po łacinie Mensa Christi, to znaczy stół Chrystusowy. I to jest ta skała, na której Pan Jezus przygotował uczniom śniadanie. Chleb i rybę. I tę skałę zapamiętano. I w IV wieku taka pątniczka, która miała na imię Egeria, mówi, że jest taka miejscowość Tabga i że właśnie przy tej miejscowości jest skała, na której Pan Jezus karmił uczniów, a obok tej skały są schody, po których chodził. Jak będziecie już podchodzić do góry wracając, to się przypatrzcie na tę skałę od naszej strony, która jest pod kościołem. Tam są schody. W tej skale są schody. To są schody, którymi Jezus wtedy schodził, wychodził. Tak sobie tam pewnie hasał trochę. To się nagrywa. No. Więc pierwsze wydarzenie zapamiętane to jest cudowny połów ryb i nakarmienie uczniów. A drugie to jest właśnie to, że tu w tym miejscu Pan Jezus ostatecznie przekazał Szymonowi, synowi Jana, prymat w kościele. Jedna z grup, ta taka malutka, fajna, dzisiaj byliście w Cezarei Filipowej, więc byliście na miejscu, gdzie Pan Jezus obiecał Piotrowi, że będzie skałą, na której wybuduje kościół. Tam padła obietnica, a tu Pan Jezus dotrzymał słowa. Czyli rzeczywiście Piotrowi przekazał prymat nad kościołem. Jak tu nas jest w tej chwili ponad setka, nikt z nas nie przekazałby prymatu Piotrowi. Nikt z nas. Właśnie dlatego, co się dokonało między tą zapowiedzią w Cezarei Filipowej, a tym dniem, kiedy tu Pan Jezus go znowu spotkał. Piotr się zdążył Jezusa 3 razy zaprzeć. Jakby się Piotr urodził 3 pokolenia później, to by go nie rozgrzeszyli w kościele. Zaparcie się wiary było grzechem nieodpuszczalnym w starożytnym kościele. Jakby się urodził 3 pokolenia później, miałby przechlapane. Nie byłby żadnym papieżem, nawet by do komunii nie mógł chodzić do końca życia. Bo to jest kościół, który my tworzymy. Jak my byśmy stworzyli kościół, bylibyście biedni. Tylko na szczęście Pan Jezus tworzy kościół. Dzięki temu nie jest tak najgorzej. Nie? Więc zobaczcie, jak wygląda ta pierwsza część Ewangelii. Piotr z uczniami łowią ryby. To mnie zawsze intrygowało. 2 razy się już im pokazał. 2 razy już go widzieli zmartwychwstałego. A oni sobie tu przyszli do Galilei. Naraz się okazuje, że mają łódkę, mają sieci. Kiedyś to wszystko zostawili, nie? Jak poszli za nim. Wszystko mają od nowa. Jak on się im pokazuje, oni go nie rozpoznają. Nie. Wzrok jest w Ewangelii symbolem wiary. Jak jesteś wierzący, to widzisz odpowiedni sposób rzeczy. Jak nie widzisz, to znaczy, że masz kłopoty z wiarą. Oni nie mają kłopotu ze wzrokiem. Oni mają kłopot z wiarą. Nie rozpoznają go, choć go już 2 razy widzieli. Jest bardzo ciekawe, że Piotr, nawet wtedy, jak już są sieci pełne ryb, 153 ryby tam mają w tych sieciach.
Są zdziwieni, że się im te sieci nie potargały. I Piotr dalej nie rozpoznaje Pana Jezusa. Pamiętacie, jest w 5 rozdziale Łukasza taka scena, jak Jezus powoływał Szymona, to powołał go dokładnie tak samo. Wypłynęli na jezioro, rzucili sieci w południe. Nie miało prawo tam być ani pół ryby. I było tyle ryb, że trzeba było drugą łódką płynąć, żeby to zgarnąć, nie? Tylko że wtedy Szymon od razu padł Jezusowi do kolan i mówił: odejdź ode mnie, Panie, bo ja jestem grzesznikiem. Od razu wiedział, że ma do czynienia z Panem. Teraz ma sieć pełną ryb i jak nie widział, tak nie widzi. Wiecie, to jest ten czas, który my przeżywamy, bo jesteśmy w czasie wielkanocnym. Jak się czyta Ewangelię, to widać, że pierwszy ten czas wielkanocny dla apostołów nie był łatwy. Pan Jezus się im pokazywał, a to wcale nie budziło u nich wiary. Z każdym następnym pokazaniem było gorzej. Piotr ma duże szczęście i od tej strony warto się na nim wzorować, bo choć sam w tym momencie nie ma wiary, ale ma pokorę. Bo obok niego jest Jan, taki Wojtek na przykład. I Jan rozpoznaje Jezusa. Jan mówi: to jest Pan. I Piotr wtedy w ogóle nie dyskutuje, tylko się ubiera i do wody, wio. I do Jezusa. To jest przepiękne, bo Piotr jest tym, który ma umacniać wiarę apostołów, ale w tym momencie to Jan mu przekazuje wiarę. Uwierzcie, w Kościele tak jest. W Kościele każdy musi otrzymać wiarę, żeby ją mógł potem przekazywać i żeby mógł innych prowadzić, sam musi otrzymać wiarę. Wy nawet nie wiecie, jak wy nas na tej drodze budujecie we wierze. Jak nam jest to potrzebne, żebyście byli. Nie macie bladego pojęcia, w jakim stopniu nasza wiara, jak tu siedzimy tak se ładnie, wygodnie, zależy od waszej wiary. Najgłupszy jest taki ksiądz, który się nie da poprowadzić wierze tych, których teoretycznie sam prowadzi. Nie? Są takie momenty, kiedy brakuje ci wiary. To wtedy przynajmniej proś o pokorę, bo dookoła ciebie są ludzie wierzący, nie? I możesz od nich przyjąć wiarę. Oni cię mogą pouczyć. Tu bardzo widać, słuchajcie, w Piśmie Świętym nie ma pojedynczych chrześcijan. Nie wierzcie, że możecie być chrześcijanami w pojedynkę. Święty Cyprian z Kartaginy mówił tak: Unus Christianus, on mówił po łacinie, sorry, Unus Christianus, nullus Christianus. Czyli jeden chrześcijanin to jest żaden chrześcijanin. To jest zerowy chrześcijanin. Dlaczego? Bo będziesz miał taki moment jak Piotr, że mimo tego, żeś już dwa razy Jezusa widział zmartwychwstałego, to On ci się pokazuje i tego nie widzisz. Jesteś niewierzący. Kto cię ma wtedy przepchać do przodu przez tę niewiarę? Wspólnota cię przeniesie. Ale jak jesteś widok sam, to kto cię przeniesie, nie? A ta samotność nasza się bierze z takiego zarozumialstwa. Nikt mi nie może pomóc, nie? Ja nikogo nie potrzebuję. Może teraz nikogo nie potrzebujesz. Poczekaj do jutra, nie? Zadbajcie o to, żebyście mieli w życiu wspólnotę wiary. To nie jest tak, że jestem prywatnie wierzący, nie? Dziś jestem w kościele tam, pojutrze będę tam, a za miesiąc, a to zobaczymy, czy w ogóle, nie? Ta wspólnota to musi być coś konkretnego. Masz ludzi, których znasz, wiesz coś o nich, razem się modlicie i razem się niesiecie do Pana Jezusa, nie? Jak jednego wiara słabnie, drugi mu pomoże.
To jest bardzo piękne, że Piotra poprowadził Jan. I taka jeszcze jedna rzecz przy tym pierwszym wydarzeniu. Wiecie, kiedy się prowadzi drugiego do Jezusa? Wtedy, kiedy jesteś uczniem, którego Jezus kocha. Jak masz to doświadczenie, że Jezus cię kocha, to poprowadzisz innego. A jak nie wiesz o tym, że Jezus cię kocha, to się nawet w to nie baw. Bo to, co pokażesz, to nie będzie wiara. Nie? Wiara to jest doświadczenie tego, że Jezus mnie kocha. Jan jest uczniem, którego Jezus kochał. Nie? I dlatego Jan może bezbłędnie powiedzieć, to jest Pan. Nie? To jest Pan. No dobrze, jeszcze chwilkę wytrzymacie, co? Jest ta rozmowa Jezusa z Piotrem, właściwie z Szymonem. Ja dlatego to zdjąłem, bo nie chodzi o to, że wiatr wieje. To jest taki sprzęt, co się dobrze głowy trzyma. Na to wieki pracowały. Jezus mówi, Szymonie, synu Jana, czy ty mnie kochasz? To znaczy pyta go jako osoby prywatnej. Szymon to jest jego własne imię. Piotr to jest imię urzędu. Piotr to jest imię pierwszego papieża. Ty będziesz nazywał się Piotr. Ale ten pierwszy Piotr od takiego miał na imię Szymon. Więc Jezus się pyta, Szymonie, czy ty mnie kochasz? Bo jak się pyta Jezus o miłość, to się nie pyta urzędu. To nie jest tak, że Szymon może powiedzieć, pewnie, że cię kocham, bo jestem pierwszym papieżem. Nie? Co z tego, że jesteś pierwszym papieżem? Odłóż sobie tę czapkę, teraz pogadajmy jak człowiek z człowiekiem. Czy ty mnie kochasz? Pytanie jest o miłość, więc o miłość się nie pyta urzędu, tylko się pyta osoby. Nie? Odłóżcie sobie na bok to wszystko, kim jesteście. Ten jest biskup, ten jest proboszcz, tamten jest brat mniejszy, a tamta jest siostra, jedna, druga, trzecia. Nie? I oczywiście nie ma na imię tak jak od chrztu, tylko inaczej, nie? Odłożyć sobie to. Ty mnie kochasz? Oczywiście najfajniejsze jest to, że Jezus ma tak prawo pytać, bo Jezus kocha Piotra. Jakby go nie kochał, to by go nie zrobił papieżem. I najfajniejsze jest to, że kocha go takiego, jaki on jest. On się właśnie pokazał skończonym gangsterem, niedowiarkiem, tchórzem. No pokazał najgorszą swoją stronę. I Jezus go robi papieżem, bo kocha Piotra takiego, jaki Piotr jest, a nie takiego, jakiego sobie wymarzył. To sobie można wyobrazić, nie? Pan Jezus ma też jakieś marzenie co do każdego z nas. Ja się aż boję myśleć, jakie on marzenia ma co do mnie. Ale jedno wiem, nie będę taki. Cokolwiek sobie wymyśleć, nie będę taki. Znaczy, żaden z nas nie jest na miarę tych marzeń. Nie, Jezus ma jakieś marzenia co do nas. Ma jakieś wyobrażenie tego, kim ja bym mógł być. Tylko no ja nie jestem taki, jak on sobie marzy. I jemu to nie przeszkadza. Znaczy, kocha mnie takiego, jakim ja jestem. Czytałem kiedyś komentarz do tego tekstu, jaki napisał brat Roger, założyciel TZ. To mówi tak, że jak Jezus się pyta, czy ty mnie kochasz, to tam najważniejsze słowo jest mnie, czy ty mnie kochasz. Bo Jezus też się pokazał inny, niż się Piotrowi marzyło. Znaczy, Piotr go wyznał jako Mesjasza, ale chyba nie myślał, że to będzie taki Mesjasz, który go poprowadzi przez krzyż, który się okaże słaby, który będzie lew. Nie? Pamiętacie z Apokalipsy? Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Patrzę, a to baranek zabity, nie? Zwycięzca, który jest zabity i lew, który jest barankiem. No to jest jak pieść do nosa, nie? Wszystko inaczej. Wszystko inaczej. I dlatego się Jezus pyta, ty mnie kochasz? Czy kochasz sobie to, co sobie wymyśliłeś? Wymarzyłeś sobie. No,
Znaczy, wiecie, jak nad tym pomyśleć, my do Pana Jezusa mamy rozmaite pretensje, nie? To mu nie wyszło, tamto mu nie wyszło, nie tak powinno być. A myśmy się spodziewali, że to będzie inaczej. Nie, to jest to, mnie kochasz? Czy to coś se wymyślił na mój temat? Nie, oczekiwania, jakie masz w stosunku do mnie, to kochasz czy mnie? Mówię, Jezus ma prawo tak pytać, bo On kocha Piotra, takiego, jaki Piotr jest, a nie takiego, jakiego by sobie go wymarzył. Nie? Miłość jest do realnych osób, nie do marzeń. Tu strasznie dużo was żyje w małżeństwie, to wiecie, o czym mówię. A jak? Nie kocha się marzeń, kocha się realną osobę. To jest bardzo piękne. No, może tyle. Nie widzę, żeby był sens dłużej mówić. Nic nam już nie grozi. Dobrze. Na koniec chcę tylko powiedzieć, że prawdziwa mensa Christi jest tutaj. Znaczy, niezależnie od tego, że ta skała, na której Jezus nakarmił uczniów, jest tam, w tamtym kościele, to stół, z którego Jezus dzisiaj karmi uczniów, jest tutaj. Może nie wygląda równie solidnie i może nie przetrwa 2000 lat, ale póki co, to jest to miejsce, z którego Jezus dzisiaj karmi. I to jest bardzo ważne, nie? Że to wszystko, o czym my mówimy, dzieje się dzisiaj. Dzieje się dzisiaj. Żebyśmy nie przeżywali tej Ewangelii jako czegoś, co się stało lat temu 2000. Tylko dzieje się dzisiaj. Z tego stołu. To jest dzisiaj stół Pana. Mensa Christi. Chrystus jest taki sam wczoraj i dziś. Karmi nas. To mnie zawsze fascynowało, nie? Słuchajcie, przywieźli sieć 153 ryby, a tu się okazało, że ryba już była, nie? A skąd ją Jezus miał? Najpierw się ich pyta, dzieci macie co do jedzenia? Przypływają, jest ryba, nie? No, po grecku ryba, ichthys, znaczy Jezus, Chrystus, Teu, Chios, Soter. Jezus, Chrystus, Boga, Syn, Zbawiciel. Ichthys. Nie, ryba to jest Jezus Chrystus. Chrystus nas nie karmi rybami. Dzięki temu wychodzimy jako tako na zdrowie. Chrystus nas karmi zawsze sobą. On ma zawsze pokarm przy sobie, którym nas może nakarmić, bo On nas karmi sobą. I my z tego stołu, którym jest mensa Christi, spożywamy Chrystusa, Jego ciało i krew. Święty Augustyn tak kiedyś pisał, patrz co jesz, bo powinieneś przygotować to samo w odpowiedzi. Czy jak Jezus nam daje ciało i krew, to my powinniśmy Mu oddać ciało i krew, czyli siebie. Nie dawajcie Jezusowi, nie wiem, dychy na składkę. To nie o to idzie. On nam nie daje nic poza sobą. Najważniejsze, co nam Chrystus daje, to daje nam zawsze siebie samego. I to, co możemy Jemu dać, to w miłości oddać Mu siebie samych. Nie? To jest ważniejsze niż wszystko, co w konkrecie dajemy. Nie? Mam jakieś drobne od czasu do czasu. Siebie, siebie. Jesteście wszyscy ochrzczeni, jak tu jesteśmy wszyscy, jesteśmy ochrzczeni. Od chrztu jesteśmy kapłanami. Mamy w sobie kapłaństwo Jezusa Chrystusa. A kapłaństwo Jezusa Chrystusa polega na tym, że kapłan i ofiara są sobie równe, są tożsame. Chrystus jest kapłanem, który złożył na ofiarę siebie. Nie jakieś baranki, woły, gołębie, tylko siebie. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa polega na tym, że jesteś kapłanem, który składa ofiarę, a tą ofiarą też jesteś ty sam. Nic innego. No to tyle. Basta.